Więc sprawa dzisiaj została zakończona. Wydanie wyroku sąd przewidział na poniedziałek na godzinę 10. Sprawa odbywa się z wyłączeniem jawności, więc na temat treści nie mogę nic więcej powiedzieć. Wszystkim dziękuję za modlitwę, za wsparcie. Czas, kiedy musimy dawać świadectwo, tak naprawdę dopiero nadchodzi. Nie lękajmy się. Dzisiaj nie odzywanie się, dzisiaj nie zabieranie głosu w ważnych kwestiach, dzisiaj nie stawanie po stronie najbardziej bezbronnych oznacza poważny grzech zaniechania. Niech Bóg wam błogosławi, Bóg zapłaci. Szanowni Państwo, dzisiaj w sądzie w Lublinie, gdzie toczy się sprawa księdza Mirosława Matusznego, gorliwego kapłana, proboszcza jednej z podlubelskich miejscowości. Ksiądz proboszcz został oskarżony przez posłankę Kotulę. O co został oskarżony? O to, że udostępnił mema na Facebooku. Mema, notabene pokazującego prawdę o związkach ruchu aborcyjnego z ruchem nazistowskim. Do tegoż państwo, proszę Państwa, doszło w Polsce, że za udostępnienie mema kapłani Kościoła katolickiego są stawiani przed sądy. Widać, że ta lewicowa opresja, lewicowa agresja sięga już zenitu. Jesteśmy tutaj po to, żeby wesprzeć księdza Mirosława. Zapewniliśmy mu pomoc prawną. Będziemy konsekwentnie go bronić wszystkich kapłanów, którzy głoszą prawdy, również prawdy historyczne, bo to, że ruch aborcyjny ma bardzo dużo wspólnego z ruchem nazistowskim, jest prawdą historyczną, szanowni Państwo. To Adolf Hitler, którego dzisiaj na banerze pokazywaliśmy, to Adolf Hitler w Polsce wprowadził pierwszy legalną aborcję dla Polek i to nie jest prekursorem tych wszystkich rozwiązań aborcyjno-eugenicznych na ziemiach polskich. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje w sądzie, jak toczy się sprawa. Zachęcamy do wsparcia fundacji, do wsparcia naszych działań, zachęcamy do wsparcia tego procesu. Czekamy na to, jak się zakończy.